Pośród nowości, które dziś chcemy Państwu przedstawić, jest jedna książka, którą nowością wprawdzie nie jest, ale moim zdaniem zasługuje na daleko większą uwagę niż ta, z którą została przyjęta. Wydany w czerwcu album Świat Wyspiańskiego Janusza Wałka, wydany przez oficynę wydawniczą Nasza, to książka wspaniała. Książka, która odbiega od zwyczajowego rozbijania twórczości Wyspiańskiego według rodzajów. Na literaturę, teatr, malarstwo, grafikę, ponieważ autor sądzi, że takie dzielenie sztuki zniekształca i wypacza jej obraz. Ten album właśnie nie wypacza i nie zniekształca obrazu twórczości Wyspiańskiego i ten album powinien znaleźć się w każdej bibliotece. Przed 2 laty białostockie wydawnictwo Łuk zainicjowało bardzo ciekawą i cenną serię Biblioteka Rosyjska. W serii tej ukazało się dotychczas 6 pozycji książkowych. Obecnie została wydana 7 pozycja, tom 1 utworów scenicznych Michaiła Bułhakowa zatytułowany Bieg. Na tom ten składają się 4 znane w Polsce sztuki Bułhakowa: Dni Turbinów, Mieszkanie Zojki, Szkarłatna Wyspa, Bieg. Wszystkie te sztuki były wystawiane w teatrach polskich, grane w telewizji. Ale czytelnik znający Bułhakowa z prozy, znający z jego eseistyki, tym razem będzie mógł porównać wystawienia sceniczne bezpośrednio z tekstem pisanym. A oto książka, której pierwszy nakład został sprzedany w ciągu 3 tygodni. Biografia księżniczki Karoliny z Monako, najpiękniejszej z żyjących księżniczek, która nigdy nie chciała być podobna tak naprawdę do kobiet ze swojej sfery. Ukazał się dodruk warszawskiego wydawnictwa Oskar, które od 4 lat już nas fascynuje swoimi tytułami. Biografia księżniczki Karoliny to od 4 tygodni bestseller na rynku księgarskim. Atrakcyjna okładka, świetny prezent pod choinkę. Nie wiem, czy równym powodzeniem będzie cieszyła się pozycja wydawnictwa Sator Jacka Natansona, Ucieczka z białego więzienia. Ale życzę dużego powodzenia, ponieważ mimo wszystko, mimo tak wielu tytułów, rzadkością jest współczesna powieść polska. A ta powieść osadzona jest w realiach lat 1970-1984. Wartka akcja, obfitująca w brutalne sceny, utrzymana w konwencji westernu. Powieść zawiera sporą dozę humoru, ironii, przekoru. Wielka miłość, liczne wątki erotyczne. To się czyta, jak twierdzi wydawca, a my sprawdzimy to osobiście.